Cześć, ja z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj z cyklu uzależniony od książek dwie książki. Obie te książki mamy już od jakiegoś czasu. Obie te książki są diametralnie się od siebie różnią. Na zupełnie inne tematy, z innej zupełnie bajki obie te książki są, aczkolwiek żadna z nich nie jest bajką. Pierwszą książkę, którą Wam chciałem zaproponować, zanim pokażę okładkę, najpierw delikatne wprowadzenie. Książka na pierwszy rzut oka może wydawać się skierowana tylko i wyłącznie do miłośników motocykli. Nic bardziej mylnego. Część z Was może również stwierdzić, że treść tej książki zna z programów telewizyjnych, gdyż na podstawie tej książki, a raczej równolegle z powstawaniem tej książki powstawał serial, dokumentalny serial telewizyjny opowiadający o losach głównych bohaterów tej książki. Autora, jednego z dwóch autorów tej książki, również na pewno znacie ze swoich wizyt w kinie. Również na pewno go znacie jako, między innymi, jako jednego z bohaterów filmu Trainspotting. Jednego z bohaterów Mrocznego Widma, gdzie wcielił się w rolę Obi-Wana. Krótko mówiąc, chciałbym Wam przedstawić książeczkę autorstwa Iwana McGregora i Charlie'a Bormana, albo Burmana. Wielka wyprawa. Pod tytuł Niezwykła motocyklowa podróż dookoła świata. I dokładnie o tym jest ta książka. Dlaczego jest to książka godna polecenia? Wydawałoby się, że książka napisana przez celebrytę, a raczej przez dwóch celebrytów, chociaż Charlie Burman, mimo że też jest aktorem, nie jest tak szeroko znany jak jego przyjaciel od lat dzieciństwa, Iwan McGregor. Wydawałoby się, że książka napisana przez celebrytów jest generalnie rzecz ujmując chuja warta. No tutaj akurat tak nie jest. Powiem Wam, że pierwsze, co kiedy usłyszałem o tej książce, usłyszałem o tej książce oglądając pierwsze odcinki tego serialu, który obaj panowie nakręcili z ekipą razem podróżując dookoła świata właśnie na motocyklach. Od razu tą książkę chciałem mieć. Czekałem na polskie wydanie. Jest. Ja ją kupiłem już jakiś czas temu, podejrzewam, że chyba za 2 lata temu może. Czekajcie, zaraz zobaczę, z którego to jest roku wydanie. 2006 rok było, no pewnie w 2007 można było ją kupić, tą książkę w Polsce. W każdym razie, słuchajcie, jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na książki, co ja generalnie staram się kupować wyłącznie książki, dla których nie będę żałował wydanego grosza. O czym jest ta książka? O wyprawie, powiedzmy, tak. Przede wszystkim jest to książka o świecie, o ludziach. Jest to książka o przyjaźni, jest to książka również dla fanów motocykli, ale jest to przede wszystkim książka o zderzeniu wielkich celebrytów, zderzeniu wielkiego świata, świata zachodniego, z rzeczywistością innych cywilizacji. Największą część tej książki zajmuje opis podróży przez bezkresną Rosję. I tam jest naprawdę ciekawie. Wiadomo, że dla nas, ludzi wychowanych jednak troszeczkę we wschodniej części Europy, chociaż niektórzy twierdzą, że centralnej, no centralnej, ale z naleciałościami dużymi ze wschodu, niektóre rzeczy nie są być może tak szokujące. Tutaj autorzy byli wielokrotnie zszokowani niektórymi zachowaniami braci Słowian, ale przez to ciekawie się to czyta. Ciekawie się czyta, jak oni to widzą. Chłopaki wyruszyli z Londynu, słuchajcie, jechali, przeczytam Wam przez jakie kraje, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Na motocyklach, o których zaraz jeszcze za momencik powiem, jechali przez Francję, Belgię, Niemcy, Czechy, niestety Polskę ominęli, nie wiem dlaczego, prawdopodobnie ze względu na drogi. Czechy, Słowacja, Ukraina, tam się działo, słuchajcie, Kazachstan, Mongolia,
Federacja Rosyjska, słuchajcie, jechali po prostu przez Syberię. Jechali przez Syberię, było naprawdę bardzo się dużo działo. Potem Alaska, Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie przez całe Stany przejechali przez Alaskę, Kanadę, potem znowu na teren Stanów Zjednoczonych przejechali aż do Nowego Jorku na motocyklach. Przejechali 32 tysiące kilometrów. Cała ta wyprawa trwała 4 miesiące. I jak pisze Iwan McGregor na skrzydełku tej książki, ta podróż odmieniła ich życie. I naprawdę to się czuje. Słońce zaczęło się przebijać nieśmiało przez liście, świecąc w obiektyw, ale jakoś sobie z tym poradzimy. W każdym razie słuchajcie, no polecam wam tą książkę. Parę fragmentów może takich, żeby was zachęciło. Może by was zachęciły do przeczytania różne ciekawe sytuacje. Jaką największą wartością, co jest największą wartością w podróżach, które człowiek uskutecznia? Ludzie. Spotykanie ludzi. Dlatego ja na przykład, mimo że bardzo rzadko mam okazję wyjechać gdzieś dalej, nie rozumiem w ogóle wyjazdów, słuchajcie, do hotelu, do zamkniętej enklawy i wylegiwania się na plaży. Ja staram się zawsze jak najwięcej zintegrować z miejscowymi, jak najwięcej ludzi poznać i najwięcej z nimi porozmawiać. W ten sposób również działali Iwan McGregor i Charlie Bullman. I na przykład, słuchajcie, na Ukrainie trafili do jakiegoś miasteczka. Tutaj jest dokładnie opisane, gdzie to jest. Zresztą w dość... czekajcie, przestawię trochę kamerkę, żeby tak słońce nie świeciło. Tutaj jest tak dość konkretnie poopisywane to dokładnie z lokalizacjami i tak dalej. Zdjęcia w książce też są. No i po prostu jechali któregoś razu właśnie przez tam jakąś ukraińską drogę. Wcześniej zostali oryżnięci, oskubani przez milicjantów z drogówki, z pieniędzy. No i zatrzymał się przy nich facet Mercedesem i powiedział: jedźcie za mną. No to oni, kurna mać, pojedziemy, zobaczymy, co tam się będzie działo. Może to jest ten facet, co miał na nas czekać, żeby nam załatwić nocleg. No i pojechali za nim. Wjechali na otoczoną murem posiadłość, wypełnioną ogolonymi na pałę gośćmi w skórzanych kurtkach i się zaczęło, słuchajcie. Przychodziło coraz więcej mężczyzn, mieli pod marynarkami albo swetrami charakterystyczne wypukłości. Groźni ludzie, którzy w innych okolicznościach byliby jeszcze bardziej przerażający. Wszedł niewysoki mężczyzna z ogoloną głową, prawdziwy twardziel. Widziałem rękojeść pistoletu wystającą spod krawędzi swetra, kiedy się nachylał, rozciągając w półuśmiechu cienkie wargi, żeby uścisnąć mi dłoń. Gdy odwrócił się do Charlie'a, udało mi się złapać wzrok mojego przyjaciela. Obaj rzuciliśmy okiem na broń, a później na siebie nawzajem, wiedząc, co ten drugi myśli. Kilka godzin wcześniej byliśmy na otwartej drodze, kierując się ku granicy z Rosją, a teraz siedzieliśmy w jakimś pomieszczeniu otoczeni przez mężczyzn, którzy przynieśli ze sobą imponującą kolekcję prawdziwej broni, a żona ich szefa gdzieś w tle gotowała kolację. Czułem się bardzo nieswojo. Władimir usiadł i otworzył butelkę wódki, która w jego olbrzymich dłoniach wydawała się maleńka. Nalał wszystkim do kieliszków i zaczął rozmowę. No i tutaj się zaczyna, słuchajcie. Goście przeżywają mnóstwo różnych ciekawych przygód. Jadą przez okolice, gdzie białego człowieka praktycznie z cywilizacji nie było widać. Co ciekawe, najbardziej niebezpieczny moment całej podróży nastąpił w Stanach Zjednoczonych, kiedy zostali prawie że rozjechani. Dokładnie Iwan McGregor został staranowany przez pijanego kierowcę. Prawdopodobnie pijanego kierowcę. Także książkę bardzo polecam. Książkę czyta się jednym tchem. Szczególnie, że no, ma się przed oczami tego pana, którego się kojarzy z telewizji, z filmów i tak dalej. I ja wcześniej, jak oglądałem różne wywiady z nim, czasami mi się zdarzało, albo widziałem go w jakichś filmach, wydawało mi się, że to jest sympatyczny człowiek. I tutaj ta książka zdaje się to potwierdzać. Książka i film, bo fajnie jest przeczytać tą książkę, a potem sobie obejrzeć film z tej podróży, który jest dostępny na YouTubie. Można go bez problemu znaleźć, podzielony na odcinki. Polecam tą książkę. Jeszcze raz, Wielka Wyprawa, Iwan McGregor i Charlie Bullman. I żeby, uprzedzając pytania albo teksty, które będą w komentarzach od was, tak, oni napisali również kolejną książkę we dwóch.
już która opisywała podróż na południe. Z Anglii poprzez Europę i generalnie całą Afrykę przejechali na południe, aż zdaje się do Kapsztadu, do Cape Town. Też fajna pozycja, aczkolwiek ta mi się bardziej podobała, no bo to są rejony, w które ja bym zawsze bardzo chciał pojechać, czyli Syberia i tak dalej. Pierwsza książka. Druga książka to jest również literatura faktu, choć niektórzy twierdzą, że jest to książka fantastyczna i bajka. Ja do tych drugich się nie zaliczę. Książka, o której mówię, to nie jest druga część, ale jest to jakby kontynuacja losów Mariana Zacharskiego. Pierwsza książka, nazywam się Zacharski, Marian Zacharski, opowiadała o losach naszego agenta wywiadu, naszego, w tym momencie niektórzy się skrzywią, dobrze, agenta wywiadu PRL, który przeprowadził operację wywiadowczą w Stanach Zjednoczonych na początku, zdaje się, lat 80. Był jednym z najbardziej skutecznych agentów wywiadu krajów demokracji ludowej. Jeżeli chcecie na jego temat więcej się dowiedzieć, wystarczy googlnąć i odsiać informacje nieprawdziwe na jego temat, które często jego przeciwnicy, wrogowie polityczni i inni również w sieć przemycają. W każdym razie pan Marian Zacharski po tamtej książce napisał drugą książkę pod tytułem Rosyjska ruletka. To jest gruba książka, druga i zarazem gruba. No i to jest piękne, bo jest dużo do czytania w sumie za niewielkie pieniądze, bo książka kosztuje poniżej 40 zł. Dlaczego ta książka jest wartościowa? Oczywiście trzeba pamiętać, że oficer wywiadu, a Marian Zacharski po pobycie w amerykańskim więzieniu, wymieniony potem na dużą grupę amerykańskich agentów, trafił do Polski po transformacji w 1989 roku. Okazało się, że może być pomocny dla nowego, odrodzonego wywiadu. Nawet przez pewien czas, krótki niestety, był szefem polskiego wywiadu cywilnego. Marian Zacharski to człowiek instytucja i trzeba pamiętać, czytając tą książkę, że w tym środowisku nie mówi się wszystkiego i niektóre... Czasami miałem nieodparte wrażenie, czytając tą książkę, że Marian Zacharski rozgrywa też coś, pisząc tutaj te słowa, które w tej książce są. Dlaczego miałem takie wrażenie? I o czym jest ta książka? Bo jeszcze tego nie powiedziałem. Książka generalnie opisuje jego losy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. To jest dość krótki fragment. A potem skupia się na operacji mającej na celu wykrycie agentury rosyjskiej, wcześniej radzieckiej, w kołach establishmentu politycznego w Polsce. Krótko mówiąc, chodzi tutaj o aferę Olina. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, Olin to domniemany szpieg radzieckich służb wywiadowczych, potem rosyjskich. I o bycie Olinem został swego czasu oskarżony ówczesny premier rządu polskiego, Oleksy. W tej książce przedstawiona jest cała historia opowiedziana ze strony Mariana Zacharskiego, jak doszło do w ogóle informacji, jak uzyskano informacje na temat Olina, jaka była reakcja polskich polityków, jaka była reakcja służb, jaka wreszcie kara spotkała Mariana Zacharskiego za przeprowadzenie tej operacji mającej na celu wykrycie szpiegów obcego mocarstwa w Polsce. Dlaczego wydaje mi się, że, tak jak mówiłem wcześniej, że Marian Zacharski może coś tutaj rozgrywać? Albo dlaczego niektórzy twierdzą, że to są bajki w tej książce? Krótko mówiąc, dlatego, że jeżeli by to wszystko była prawda, słuchajcie, no to ręce i nogi opadają. To znaczy, że jesteśmy sprzedani już dawno i po prostu nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Fakty są takie,
że Marian Zacharski opuścił nasz kraj. On twierdzi, że został do tego zmuszony. Jego adwersarze twierdzą, że po prostu spierdolił. Sam nie wiem, co na ten temat myśleć. Chciałbym wierzyć w to, że to, o czym pisze Marian Zacharski, to jest jednak fantastyka. Bo jeżeli mówię, jeżeli to by była prawda, no to słuchajcie, nie ma nas. Tak, córeczko. Aż moja córka się czuje zbulwersowana i zaczęła mnie tutaj o... Co, szkrabie? Jeżeli okazałoby się, że to jest wszystko prawda, no to po prostu szok. To jest szok. Z tej książki wynika jednoznacznie, że Marian Zacharski posiada, a poza tym jest po prostu zawodowym oficerem wywiadu, można powiedzieć, i skutecznym, jak wskazuje jego historia. Z tej książki wynika, że Marian Zacharski ma dokumentację audio-wideo na te rzeczy, które tutaj opisuje. W tym bardzo ciekawe na przykład spotkania z różnymi notablami polskiej polityki i nie tylko. I jeżeli on to ma, jeżeli to ujawni kiedyś, oczywiście to od razu sypną się oskarżenia, że to jest wszystko zmanipulowane, zmontowane i tak dalej. Ale słuchajcie, no, czyta się to, to się po prostu kurwa nie wierzy, że to jest możliwe. Że to jest możliwe. Aczkolwiek historia naszego kraju wskazuje na to, że takie draństwa, jak szpiegowanie dla obcego mocarstwa, już się działy i to działy się wśród najwyższych urzędników państwowych, z królem włącznie. Polecam wam jeszcze raz tą książkę. Marian Zacharski, Rosyjska ruletka. Oczywiście ci, którzy są nastawieni bardzo prolewicowo, naplują na pana Mariana Zacharskiego. Ci, którzy są nastawieni patriotycznie, będą załamani po przeczytaniu tej książki. A my musimy dalej żyć. Polecam do przeczytania te dwie książki, o których wam mówiłem. Czytać, bo książka to jest chyba najlepsza rzecz. Telewizor może się spierdolić, a książka, no najwyżej pies ją może zeżreć. Tak jak mi kiedyś zjadł trzeci tą Winnetu i kurna, wiecie, że ja nigdy w życiu nie dokończyłem Winnetu czytać, bo mój pies mi zżar kiedyś trzeci tą Winnetu. Dobra, trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia. Cześć!